No i myślę, że zapas zaczął się dla nas bardzo dobrze. Myślę, że mieliśmy przewagę w pierwszej połowie, strzeliśmy bramku. I szkoda trochę karnego, no bo to można dyskutabilnie, nie wiadomo, czy było w polu karnym, czy nie było. Szkoda, troszkę nam pociął krydła ta bramka, ale ciężko się nie mówi, no bo ja myślę, że mecz był całkowicie dobry, nie graliśmy źle. Jakoś, można w tej pierwszej połowie można wykorzystać jeszcze jakąś sytuację na bramku, bo naprawdę Candy tam miał sytuację, Lisowski miał parę strzelów groźnych. No szkoda, nie udało się. No myślę, że ta druga połowa była o tym, kto strzeli bramkę. No, pierwsza strzela pogoni już tak to dociągla do końca. Może jakbyśmy my przydali drugą bramkę, to też ten mecz by był zupełnie inny. Może jeszcze byśmy jakoś przydali jakiej kontry. No. Tam się to zlomiło w tą drugą bramkę. No to troszkę tak mówię, szkoda. No, sytuację mieliśmy potem, ale jak mówię, ta pierwsza połowa chyba była lepsza jak ta druga. Ale może troszkę szczęście w końcówkę i może by był bremc. W każdym razie pokazaliście, że jednak jesteście w dobrej dyspozycji. Jesteście dobrze przygotowani do tej rundy. No i w kolejnych spotkaniach już w Gliwicach będziecie walczyć o te 3 punkty. No ja myślę, że powalczymy o 3 punkty, a musimy wygrać dużo.